Szanowni Państwo, niewątpliwie turniej par patrolowych Patrol Roku jest jedną z najważniejszych imprez, jednym z najważniejszych turniejów policyjnych Policji Polskiej. Jego wartość przejawia się w kilku aspektach. Przede wszystkim to jest to, że integruje ludzi, którzy tworzą formację policyjną, ludzi, którzy są z tą formacją związani rodą przysięgi policyjnej. A przede wszystkim turniej ten powoduje pogłębienie umiejętności i wiedzy zawodowej, jeżeli chodzi o profesję policjantów pierwszego kontaktu. Szanowni Państwo, wiedza ta jest na poziomie tego turnieju sprawdzana i rozwijana nie tylko w obszarze merytorycznym, ale również i w zakresie taktycznej realizacji, bo taktyka i technika realizacji zadań policyjnych, właśnie zadań policjantów patrolowo-interwencyjnych, właściwa taktyka i technika przy codziennych zadaniach realizowanych przez Was jest bardzo ważna i nie do przecenienia. Szanowni laureaci i finaliści tegorocznego konkursu, powinniście być z siebie dumni, bo tak jak skierował słowa pan zastępca komendanta głównego policji, jesteście najlepsi z najlepszych. I ten element waszej wysokiej jakości posiadania wiedzy to jest element, który predysponuje was do tego, żebyście tą wiedzą i doświadczeniem, umiejętnościami przede wszystkim dzielili się też z innymi policjantami i z innymi funkcjonariuszami. Szanowni laureaci i finaliści, ta wiedza to jest również gwarancja realizacji na profesjonalnym poziomie zadań, ale również realizacja gwarancji wypełnienia misji, jaka jest postawiona przed policją, a związana z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. Bo dzisiaj, gdy zadajemy pytanie Polakom, czy Polska jest krajem bezpiecznym, ponad 89% Polaków odpowiada twierdząco. Natomiast 95% uważa, że miejsce, okolica zamieszkania, w którym mieszkają, jest bezpieczna. To chyba najlepsza ocena służby na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, służby policyjnej, ale to jest również ocena wystawiana wam, bo wy tą ocenę w dużym stopniu kreujecie. Szanowni laureaci i finaliści tegorocznych zawodów, które już dobiegają końca. Natomiast niewątpliwie zawody te stanowią, powiedziałbym, przedsmak tego wszystkiego, co czeka nas za rok, a więc kiedy te ćwierćwiecze wybije. I to jest wielki ukłon, ale to jest zarazem i podziękowanie za to, co dotychczas pan dyrektor Szkoły Policji w Słupsku zrobił, pan inspektor Jacek Gil, ale też moja deklaracja, że do tych zawodów również Biuro Prewencji z jak najwyższą uwagą i jak najwyższym zaangażowaniem przystąpi panie komendancie. Szanowni Państwo, kończąc, chciałbym jeszcze raz wam serdecznie pogratulować i życzyć dalszych sukcesów na niebie zawodowej. Niech ta trudna i odpowiedzialna służba na rzecz drugiego człowieka będzie dla was zawsze satysfakcją i zawsze niech wasze działania spotykają się z życzliwą przychylnością ludzi, dla których pracujecie. Dziękuję.